Tegoroczna Noc Muzeów w Bolesławcu przyniosła atrakcje przygotowane jak zwykle przez Muzeum Ceramiki. Było to wiele działań w obu siedzibach tej placówki, na które złożyły się ciekawe wystawy biżuterii plemienia gotów i ceramiczne figurki Bronisława Romanowskiego. Ale najefektowniej wypadła prezentacja Pałacu Piklera, który stanie się po remoncie nową siedzibą muzeum. Jeszcze przed godziną 19 przed budynkiem zgromadziła się dosyć spora grupa osób, która chciała zwiedzać. Mamy nadzieję, patrząc na to, co się tutaj dzieje, że ludzie chętnie włączają się do zabawy, pytają, wymieniają opinie. Mówią też, jak oceniają dzisiejszy stan budynku. Mówią też, co chcieliby zobaczyć w przyszłym muzeum. Mamy nadzieję, że zarówno dla zwiedzających i dla nas będzie to bardzo i ekscytujące, i fantastyczny wieczór, ale też przyniesie nam dużo pomysłów jeszcze na przyszłość. Zwiedzający mogli więc poznać jego historię, zajrzeć do miejsc, które nie były nigdy prezentowane, a dodatkowo uczestniczyć w inscenizacjach i prezentacjach historycznych. W tym skrzydle w ogóle zachowały się resztki zabudowań karczmy, ponieważ gdy hrabia kupił ten pałac, znaczy ten teren pod pałac, to on był już częściowo zabudowany. Ta karczma prawdopodobnie została zniszczona w czasie wojny na Polonii. Karczmy oczywiście można było jeść, można było odpocząć, ale można było zabawić się na różne sposoby, grając w gry losowe bądź też gry, do których trzeba było mieć szczęście albo sprawność manualną. Te historyczne nawiązania sięgały tego dnia w różne strony i niewielu pewnie spodziewało się, że trafi nawet na lekcję tańca. Walc niepodważalnego króla Johanna Strausa młodszego można rozpocząć od prawej nogi, dajemy prawą nogę do przodu, tak, potem lewa na lewo, dostajemy prawo. Już pamiętam, tutaj raz, dwa, trzy i potem od lewej, raz, dwa, trzy. Czyli mamy dwa takty na trzy. Taniec jest to na pewno prostszy niż walc angielski. W osobnej sali prezentowano historię i kolejne losy samego budynku. Wyszperane w archiwach fotografie ukazywały przede wszystkim te przedwojenne czasy. A po wojnie historia pałacyku też miała wiele zwrotów. Niewielu pewnie pamięta, że mieściło się w nim m.in. bolesławieckie przedsiębiorstwo budowlane. Sala poświęcona bolesławieckiemu przedsiębiorstwu budowlanemu. Ponieważ tutaj w tym pałacyku również miało swoją siedzibę. Można zobaczyć tutaj zdjęcia z sztandarowymi budynkami, które powstały po wojnie. Z pałacykiem wiąże się ściśle jego otoczenie, a przede wszystkim park, który jest założeniem zaprojektowanym przez słynnego architekta krajobrazu Eduarda Petzolda. Park przy Alei Piastów, tam gdzie jest wieża widokowa Dżemy i ten skwer przy dzisiejszym sądzie rejonowym. To też jest jego dzieło. Tutaj na korytarzu też mają Państwo, są na ściany przyklejone takie wydruki jego projektów i dawne zdjęcia ważne z jego właśnie parku. Tutaj też jest takie małe jego zdjęcie, na którym można zobaczyć, jak wyglądał ten park przed wojną i być może, że niedługo będzie też tak wyglądał, bo planujemy jego renowację razem z remontem tego budynku. Jednym z przedwojennych epizodów tego budynku było pomieszczenie w nim biblioteki, a część jego pomieszczeń zajmowała wówczas rodzina jej dyrektora. To było po prostu prywatne mieszkanie dyrektora, mieszkanie służbowe. Jego syn napisał wiele lat później wspomnienia, będąc tutaj wspominał m.in. właśnie, gdzie się bawił, pokazywał miejsca. Dyrektor był bardzo światłą osobą. Biblioteka pod jego rządami była jedną z najlepszych w okręgu legnickim. Dyrektor współpracował z wykładowcami szkoły ceramicznej i prowadził taką mocną intelektualną wymianę zdań, myśli. I nie mogło też zabraknąć prezentacji tego, co dalej będzie się działo z tą budowlą. A wiadomo, że będzie ona generalnie przebudowana pod potrzeby nowoczesnego Muzeum Ceramiki. Pomysł jest generalnie taki, żeby sprytnie połączyć, przepleść dzieje Bolesławca od najstarszych po współczesność,
właśnie z dziejami ceramiki, żeby to ta interakcja między zwiedzającym a oprowadzającym była najważniejsza, żeby to wszystko omawiać na podstawie poszczególnych przedmiotów, eksponatów, naczyń. Natomiast żeby to zrobić właśnie tak, żeby te informacje historyczne dotyczące Bolesławca przemycić również. Był to zatem ostatni już moment do tego, by móc obejrzeć ten budynek przed zmianą jego funkcji i przystosowaniem do nowych potrzeb. Już niebawem bowiem wejdą do niego ekipy budowlane, które do 2023 roku mają zmienić jego wizerunek i oddać go w użytkowanie Bolseckiego Muzeum Ceramiki.